I witajcie, z tej strony Motoren, a ja witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Plants vs. Zombies. Odcinek dzisiaj gramy numer 4 i zaczynamy poziom 2.1, czyli świat drugi, może nie świat drugi. Dobra, świat 2.1. Czyli tak będzie. Po drobnej wpadce z ostatnim mikrofonem. O, chwilę. A, to chyba było ostatnie, prawda? No dobra, pominiemy. Dostajemy nowy typ zombie. Z gazetką. Gazetka 3 i wywoz. Pardon. Lepiej zawsze... Ja wolę stawiać na te, na repeatery i... No, a siłę ofensywną. Pojawia się też nowy u nas element, tak zwany... Nie tak zwany, to są groby. Z grobów wyrastają zombie. A kiedy? A to się zobaczycie. Powstrzymy są bardzo przydatne na samym początku, bo można po prostu ustalić sobie linię obrony, czekając na następne słoneczka. Zombie strike. Jak widzicie, powstrzymy nie mają aż takiego dalekiego zasięgu, więc trochę ciężko jest. Można powiedzieć im rozwalić nawet takiego małego zombie. Ale nawet im się to udaje. No, come on. Mamy w tym odcinku jedną falę tylko. No nieźle. Czyli będzie króciutki. Króciutka plansza. Tak więc może mi się uda zmieścić w tym nagraniu aż planszy, aż 3. Tak, chyba mówiłem, ostatnim nagraniem miałem jako wpadkę, tamten mikrofon się nie chciał nagrać od samego początku. No, zdarza się. Niektórym się wypadki się zdarzają. Chodzą po ludziach, coś na stylu. Zostawiam kolejną linię obrony, czy linię zaopatrzenia. O, i to jest dobijające, patrz. Tak, zombie z gazetą, po rozwaleniu mu tej gazety, jak każdy prawowity, można powiedzieć. No nie, dorosły? Każdy prawowity dorosły z kreskówek po rozwaleniu gazety wkurza się. Jej, zbieraj kasę, żeby kupić świetny staw. Świetne, jakieś nowe rzeczy można kupić. Gdzie? A, to się tak. Na razie nie ma co tam ustawiać jakichś lepszych. Można na razie inwestować w armię sojuszników. Tutaj nam się repeater przyda, bo mam aż 3 groby w jednej linii, to nie jest zbyt bezpiecznie dla nas. Może i będę używał czasami polskich, czasami angielskich nazw, po prostu jestem czasami przyzwyczajony do angielskich. Nie miałem przyzwyczaju jeszcze, żeby tłumaczyć, jak grałem po raz pierwszy w tą grę. Po prostu mówiłem repeater, jumper, sunflower. Dużo mi to w nauce języka angielskiego nie pomogło. Co my tu stawić? Jo, 6 dych. Stawka na nie. Stawka chyba na pianinie. Dostaliśmy jeszcze 250. Sunshroom!
czyli słońce grzybek. Daję ci małe słonko na początek i normalne słonko później. Jej! Właśnie. Masz już 330 dolców. Kiedy wybierzesz 750, pokażę ci coś naprawdę fajnego. No dobra, wybieramy. Doszedł Buckethead. Dobra, zaopatrzenie w armię. Może to najpierw. Armia jednak, to musi być armia. Grzyb. I za to małe słoneczko dostajemy tylko 15, a nie 20, a nie 25. Dopiero później dostajemy, można powiedzieć, 25. Może jest to troszkę przydatne, szczególnie na początku, żeby szybko się nafidować. Nie, nafidować to w lodu. Żeby szybko po prostu ustawić linię obrony. O, język mi się włączy, język włączy. Niepotrzebnie brałem Sunflowera, trzeba przyznać. Gin! Druga linia obrony. Się zaczyna. Trzecia linia grzybków. I tu proszę Państwa, grzybek nam urósł, tak więc za niego już będziemy dostali 25, a nie 15. No i dobrze. Teraz grzyby nam będą powoli rosnąć. Jak grzybki po deszczu. I będziesz zaopatrzenie w armię. I kasa. Od tego momentu radzę uważać na kasę, bo kasa później się przyda na jakieś lepsze roślinki. Tak, już tutaj spoileruję trochę. Kasę można wydać na rośliny. Ale to w późniejszej części wie. I dosyć dużo kasy kosztują te roślinki. Powtarzam się, roślinki. Sadzonki. Plonty. Jeszcze jeden. Zapomniałem. No i kupi. Duża fala zombie się zbliża. O nie! I teraz małe grzybki zostaną zastąpione przez bardziej doświadczonych kolegów. Buckethead odrywa na głównej linii. Chyba w pierwszej fali nie wychodzą zombie z grobów. Nie wydaje mi się, żeby wychodziły. Z
Szczerze mówiąc, bardziej mi się podobał motyw muzyczny podczas dnia. Nie wiem, czy to się różni. Ten motyw muzyczny mi się średnio podoba. I za spokojnie. No, właśnie. Zamotanie z tymi słoneczkami. Nie? Prezident newspaper. Szczególnie jak się wkurza. Kogoś mi przypomina. A nie powiem kogo. Może ktoś odgadnie, o jakie przypomnienie mi chodzi. Ale lepiej nie. Słoneczek już ponad 575. Level 2-2, to tam stoimy z czasem. A to już. 50. O nie, duża fala zombie. Ostatnia fala. Oho. Jaki grzyb? Kasę mam 670. Dostajemy Fium Shrooma. Strzela ładunkiem, który może przejść przez drzwi. Przez drzwi? What the hell? Dobra, następny poziom, ale już go nie zagramy. I tu mamy następny rodzaj zombiaka. Drzwi! Z drzwiami. Tak, ten zombie trzyma drzwi, można powiedzieć, jest czymś w rodzaju tanka. Idzie i z drzwiami. Ale niestety nie zdążymy pokazać wam, jak drzwi wyglądają w tym odcinku, tak więc ja wrócę do main menu. Tak więc komentujcie, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i powodzenia w waszych potyczkach z zębiakami. Trzymajcie się, cześć!